Hej, hej, hej! Gdy zapłacą cykady? Więc co mogę wam powiedzieć? Wracamy po świętach. Muzyczka z openingu z gry właśnie sobie zagrała i jak mówiłem, wracamy po świętach, po Sylwestrze, nowy rok 2022. A z tej strony jest Jakub, a tutaj gdy zapłacą cykady. Albo kto jak woli, Higurashi, pierwsza osłona z chyba siedmiu gier, które ma nam do zaoferowania historię, w której dowiadujemy się, co tak naprawdę wydarzyło się w Hinamizawie. A, i ostatnio z tego co pamiętam, to były te podpowiedzi czytane. I zobaczcie, w sumie nic ciekawego się nie dowiedziałem. No, taką najlepszą, w sumie niespodziewaną rzeczą, której nie można było wywnioskować z samej rozgrywki, było to, że Rena naprawdę nazywa się Reina. Koniec rozdziału 5. Kontynuujemy. Od ostatniej wspólnej gry minęło kilka dni. W tym czasie niekiedy Mion była zajęta, albo Rika-chan musiała pomóc w przygotowaniach do festiwalu, więc nie byliśmy w stanie zebrać się wszyscy na zajęcia klubowe. Mimo iż myślałem, że nigdy więcej nie będę chciał brać w nich udziału po tym, co mi zrobiły, moje serce nadal drżało na samą myśl o tym. Przypominam, że Katie wygrywał wszystkie rundki w grze w prezydenta, ale przerznął ostatnią, a zasada była taka, że jak ktoś przegrywa rozgrywkę, to musi wylosować kartkę i tam jest była kara napisana i on musiał to wykonać. I na ostatniej kartce, na tej jedynej, było napisane, że wykonaj wszystkie poprzednie kary, które były w czasie rozgrywki. No i biedny Katie skończył w stroju kąpielowym damskim szkolnym na sobie, z kucimi uszkami, że musiał się zwracać do wszystkich pozostałych dziewczyn, jakby był ich młodszym braciszkiem. Zwracać się, jakby był służącym, lokajem, kończyć zdanie na miau, pogłaskać łysinę dyrektora i tam jeszcze były kary, że masaż musiał zrobić, tam pozwolić pospać na swoich kolanach i tak dalej, i tak dalej. No skończyło się tym, że dostał epicki wpierdziel od dyrektora, który jest przewrażliwiony na punkcie swojej łysiny i nosi taki tupecik i w ogóle dostał oklep. Dyrektor nawet nie pytał, co się dzieje, po prostu mu zobaczył na jego strój i zrozumiał, że chyba przerznął zakład z dziewczynami i po prostu od razu mu wklepał, żeby mu oszczędzić sztynu dalszego. No dobra. I mimo iż myślałem, że nigdy więcej nie będę chciał brać w nich udziału po tym, co mi ostatnio zrobiły, moje serce nadal drżało na samą myśl o tym. Naprawdę nie jestem ze sobą szczery. Dzisiaj nareszcie udało nam się zebrać i będziemy mogli w coś zagrać. To już nie są te same stare zajęcia. Nazwały je Watanagashi, żarliwa walka pięciu demonów. Jest to jedno z większych wydarzeń w klubie. Aha, bo oni teraz będą na festiwalu będą sobie łazić i te wszystkie stoiska ogarniać. Bo nie na festiwalu. No na festiwalu, dobrze. Keiichi, czy ta yukata nadal na ciebie pasuje? Możesz przymierzyć na chwilę? Mama wyciągnęła starą, zakurzoną yukatę. Mech, nie potrzebuję. To trochę obciachowe, idę w normalnych ubraniach. Ale to jest festiwal, załóż na chwilę. Rena i reszta powiedziały, że będą normalnie ubrane. Gdybym był jedynym noszącym yukatę, byłoby to jeszcze bardziej zawstydzające. Zakładam tę samą starą kamizelkę co zawsze. Będę z Reną i z innymi. Nie musisz się o mnie martwić. Skoro tak mówisz... Cóż, my pójdziemy z tatą, gdy się obudzi. Tata chrapał głośno na kanapie. Z tego co widzę, musiał pracować całą noc. Właśnie skoczył wysyłać swój rękopis. Prawdopodobnie jeszcze jakiś czas pośpi. Wygląda na to, że mój tata też czasem pisze do czasopis artystycznych. Żadnego nigdy nie czytałem. Cóż, co jeśli mój tata naprawdę jest sławnym artystą?
Skoro jego własny syn mówi coś takiego, nie mogę sobie wyobrazić, że sprzedaje wszystko tak dobrze. Ale jest w stanie wyżywić trzyosobową rodzinę, a moje życie nie jest trudne. To może być tak, że jest mistrzem malarstwa, a ja o tym nie wiedziałem. Dzwonek do drzwi. Kejćku, jesteś w domu? Och, to już czas. Nie chciałem, żeby tu przychodziły. Planowałem wcześniej wyjść i czekać na zewnątrz. O rany, to Rena-chan. Dziękuję, że zawsze opiekujesz się Kejćim. Ach, proszę pani, on również opiekował. Dlaczego tak rumieni się po spotkaniu mojej mamy? Nie stresuj się tak. To nie jest normalne. Chodźmy już, Rena. Gdybym ją tu zostawił, to nadal by się jąkała. Złapałem ją za rękę i wyszliśmy. Rena-chan, miej oko na Kejciego. Hał, tak proszę pani. Nawet jeśli będę musiała się poświęcić. Dlaczego nie zrobić tego teraz? Pomachała do tyłu, gdy ją odciągałem. Czyżby Renie się włączył tryb, że spotkała w cudzysłowie przyszłą potencjalną teściową i się trochę zaczerwieniła? Albo może mama Kejciego jest po prostu taką laseczką, że jest tak piękna, że aż ją zatkało? Kto wie? Kto wie? Okej, Kejcian. Jesteś dziś głodny? Zajmiemy się tym przy straganach. Myślałaś, że zapomniałem o zajęciach klubowych i zapchałam się jedzeniem, by później być łatwym celem? Warto było spróbować. Gdzie są Rika-chan i Satoko? Są już przy świątyni? Tak, Rika-chan jest przecież członkiem komitetu festiwalowego. Satoko zapewnie jest z nią. Rozumiem. Zróbmy dzisiaj trochę hałasu. Tak! Była tylko nasza trójka, a już byliśmy w świetnym humorze. No to zobaczmy, co takiego ma do zaoferowania ten festiwal w Hinamizawie. W świątyni Furude było o wiele żywiej niż ostatnim razem, kiedy tu byliśmy. To znacznie przekraczało moje oczekiwania. Tłumy ludzi tłoczyły się między rzędami stoisk wyłożonymi kolorowymi papierowymi latarniami. Mimo to było to naprawdę przyjemne. Jest tutaj sporo ludzi. Nie mogą wiedzieć, że oni wszyscy mieszkają w Hinamizawie. Wszyscy biorą udział w Watanagashi. Myślę, że jest tutaj połowa wioski. Nie tylko. Rady miejskie i młodzieżowe z sąsiednich miast i wsi również biorą udział w tym wydarzeniu. To prawda. Nie ma zbyt wielu uczniów w naszej szkole. A jak widać, jest tutaj dużo dzieciaków. Dzieci. Nie można nazwać tego festiwalem, jeśli wokół nie biega dużo dzieci. Dokładnie tak. Zgadzam się. Ach, cześć. Dobry wieczór. Znał wszystkich ludzi, których mijaliśmy. Oczywiście, też się z nimi witałem, nawet gdy nie wiedziałem, kto to. Och, Rena-chan! Dzięki za jedzenie, które mi przyniosłaś. Mój syn je uwielbia. Mówił, że jest pyszne. Ach, to nic takiego. Cieszę się, że mu smakowało. Proszę pozdrowić Kazumę Kuna ode mnie. Hej, czy to nie panienka z Sonozaki? W tym roku znów jestem odpowiedzialny za stoisko, więc musisz przyjść zobaczyć. Wujku, przytyłeś? Wiesz, że grozi ci zawał. O, ten tutaj jest nowy. Jesteś w klasie niżej? Jest członkiem naszego klubu. Nadchodząca nadzieja. Jeśli go nie doczelisz, może zmiażdży twój stragan w jedną noc. Widzę, że zostałeś zaakceptowany przez panienkę. Mam nadzieję, że dasz mi fory. Jak można było sobie wyobrazić, Mion rozmawiała ze starymi facetami prowadzącymi stragany. Mi-chan jest żywiołowa i bardzo popularna wśród starszych. Rena, ty też. Jesteś sławna i w ogóle. Oczywiście tak długo, jak jej tryb się nie uruchomił. Jej tryb nie uruchomił się. Ale gdy rumieni się w ciszy, jest całkiem urocza. E? Ja? Sławna? Poważnie? Niektórzy może tak uważają. Uniknąłem udzielenia prostej odpowiedzi, cuchrając jej włosy. Straganiarze przyjechali aż z miasta. Bez nich nie byłoby takiego festiwalu. Więc zamierzamy teraz z nimi zadzierać? Nie obchodzi mnie, w co będziemy grać. Mam zamiar wygrać. Och tak, he. Też się postaram. Hej! Jesteście spóźnieni.
Gates-san, nieładnie jest kazać damie na siebie czekać. Przepraszam, mój błąd. Gdzie ona jest? Co powiedziałeś? Satoko też była w formie. Wyglądała na to, że była bardzo podekscytowana tym, że po raz pierwszy od jakiegoś czasu udało nam się zebrać razem. Wow, Rika-chan, słodziak! Rena wypuściła podniecone westchnienie. Wygląda na to, że pokazała się prawdziwa dama. Dobry wieczór wszystkim. Ty też, witaj, Keiichi-kun. Wow, wspaniale! W tym roku znów wyglądasz niesamowicie. Przesłodko! Zabiorę cię do domu! Rika-chan miała na sobie strój kapłanki. Mały wybuch Reny był całkowicie zrozumiały. Ubrania Riki-chan z pewnością wyglądają uroczo. Czy to prawdziwy strój kapłanki? Moja babcia go uszyła. Jest prawdziwy. Rika-chan ma ważne zadanie do wykonania podczas festiwalu. Dlatego jest tak ubrana. Zasiada w komitecie wykonawczym, ponieważ bierze udział w rytuale świątynnym. Muszę tam być dopiero pod koniec festiwalu. Mam jeszcze trochę czasu na zabawę. Nie ma mowy, nie możemy pozwolić sobie na marnowanie czasu. Zaczynajmy! W porządku! No dobra, zobaczmy. Miło był uczestniczyć w festiwalu w 5 osób. Mion wezwała wszystkich na stoisko, które przykuły jej uwagę i zaproponowała konkurencję. Jemy takoyaki na czas! Każdy kupuje własne, gotowi? Start! Klasyczny stragan z takoyaki. To, co było szczególnie typowe dla tego typu imprez, to fakt, że to były po prostu kuleczki z ciasta. To jest takoyaki tylko z nazwy. Papaparzy! Wszystko dobrze, Keiichi-kun? Masz trochę wody. Ach, jedzenie takich gorących w całości jest samobójstwem. Kluczem do zwycięstwa jest skupienie tych, którzy zostały zrobione wcześniej i zdążyły już ostygnąć. Nie smakuje zbyt dobrze. No w sumie racja. Obok było stoisko z lodami. To nie był jeszcze sezon na takie rzeczy, ale to bez znaczenia. Teraz pora na lody. Możemy zaczynać? Gotowi? Start! Jedzenie lodów na czas! To nie dla mnie! Trzeba je trochę ogrzać własnym ciałem, ale... Ale są za zimne! Słodkie! Ten staruszek zamówił je z dużą ilością syropu. Szybciej się topią, gdy je wymieszasz. Było już za późno. Już poczułem, jak zamarza mi mózg. Koniec! Keiichi-chan, już? To było szybkie! To niemożliwe, Keiichi-kun! Czy ty dolałeś sobie wody z tego zbiornika ze złotymi rybkami? To nie smakuje zbyt dobrze. Obok znajdował się kolejny typowy stragan z watą cukrową. Może teraz tutaj? To będzie łatwe. Hej, jak ją szybko zjeść? Jak? Na znak Satoko, ona, Mion i ja ściśnęliśmy dłonie w watę cukrową. Zjedzenie jej w takiej formie zajęło niecałe 3 sekundy. Domyśliłam się za taką wpadnie na ten pomysł, ale nie spodziewałam się tego po tobie, Keiichi-chan. Nie możesz mnie, wiecie, traktować jak początkującego. To też nie smakowało dobrze. Rika-chan zmiażdżyła ją między dłońmi i włożyła do ust. To chyba jedyne miejsce w Japonii, gdzie ludzie w taki sposób jedzą watę. Chyba spodobał się jej ten sposób jedzenia. Ale myślę, że jeśli zachowamy takie tempo, to skończy się na tym, że będziemy robić takie rzeczy jak jedzenie makaronu przez nos. Ten staruszek jeszcze wygra! Jeśli chodzi o jedzenie odrażających rzeczy, to nie mogę się równać z Mion-san. O, poważnie? Co z wami? Nie chcecie spróbować się w jedzeniu yakisoby? Satoko i ja pokręciliśmy przecząco głowami. Możemy zrobić teraz coś, co nie dotyczy jedzenia? Możemy? Propozycja Reny była zbawienna. Teraz czas na inną grę. Wygląda na to, że Rena i Rika-chan nie były dobre w szybkim jedzeniu. Dobrze, możesz wybrać kolejną konkurencję. Zrobimy to, co będziesz chciała. Więc, będę sędzią. Musicie znaleźć jakąś słodką rzecz. Macie na to minutę. Mnie to odpowiada.
Doskonale wiem, co lubi Zrena. Dobra. Myśl, mogę wygrać. Gotowi? Zaczynajcie! O? Dlaczego Keiichi-kun i Rika-chan nie szukają? Dlaczego? Mion i Satoko ruszyły szybko, ale Rika-chan i ja spokojnie pozostaliśmy na swoich miejscach. Czy to możliwe, że to już macie? Coś słodkiego? Tak, ja już znalazłam. Ty, Keiichi, też? Tak. Co takiego? Nie mogę się doczekać. Poczekamy chwilę na Mion i Satoko. To prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy pomyśleliśmy podobnie. Chyba tak. Myślisz, Rika-chan, że z tym możesz wygrać? Też należy do klubu. Wygram za wszelką cenę. Tak brzmi nasza trzecia zasada. Rika-chan uśmiechała się szeroko. Mion i Satoko wróciły, każda z własnym planem ataku w ramionach. Okej, zaczynamy. Niech rozpocznie przewodnicząca. Źle dla was, że jestem pierwsza. Zakończę to teraz. Ten stazec przyniósł to. Skąd ona to wzięła? To były stare cynowe zawieski w kształcie rąbu. Kary wijący wąs i nostalgiczne blaszane tabliczki z dawnych czasów. Co powiecie na to? Trochę słabo, Mion. Widziałem je, jak wiszą na ogrodzeniu. Są bardziej nostalgiczne niż słodkie. Możesz wytłumaczyć, w którym miejscu są one słodkie? Ale z uszu i nosa Renny wydobywały się kłęby dymu, prawie jak pociąg parowy. Ja nie rozumiem tego. Teraz moja kolej! Patrzcie na to! To był to ręcznie robiony papierowy plakat sklepu z kukurydzą prowadzony przez Stowarzyszenie Kobiet. To był naprawdę słaby szkic. Ilustracja antropomorficznej grillowanej kukurydzy. Jakkolwiek by jej nie narysowano, budzi smutek. To był dźwięk tryskającej krwi z nosareny. Wygląda na to, że została wyżej oceniona. Naprawdę tego nie rozumiem. Wydaje się, że twój zmysł artystyczny jest trochę awangardowy. Spóźniony o jakichś 5 wieków. Ho, 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 ho! To było tylko masowo produkowane zawieszki. Nie mają szans z czymś ręcznie robionym. Nie nadążałem za ich tokiem rozumowania. Dobrze, moja kolej. Tak, teraz Rika-chan. Gdzie masz swój przedmiot? Czy ty i Satoko zapomniałyście? Rika-chan ma proste rozwiązanie. Cofnęła się o 10 kroków i powoli szła w naszym kierunku. Widząc ją, wszyscy wstrzymali oddech. O nie! Za późno! Rika-chan potknęła się i leżała nieruchomo. Rana podbiegła do niej. Wszystko w porządku? W porządku? Miała guzek na czole i łzy w oczach. Tylko jej palce wystawały z rękawów. To była ważna część. Jej dłonie były zakryte. Mi. Wydała z siebie tylko ten dźwięk. Słodziak, zabieram cię do domu. Zupełnie o tym zapomniałam. Można było użyć swoich umiejętności aktorskich. Twarz Reny była czoła czerwona. Podekscytowana kołysała głową tam i z powrotem. Obejmowała Rika-chan, po czym zaczęła ocierać o nią policzek. Tego można było się po niej spodziewać. Ani jeden element nie został przeoczony. Jest malutka. Kapłanka świątyni. Na skraju płaczu. Mi! To było doskonałe. Prosta podróż, która przerodziła się w czyste moe. To jest prawdziwa sztuka. Keiichi-chan, masz dziwny guz, jeżeli o to chodzi. Będę udawał, że ostre ukucie tych słów przecinający mnie jak brzytwa było wytworem mojej wyobraźni. Rika-chan spojrzała na mnie ze zniechęcającym uśmiechem. Rena pieściła ją w pełnym trybie słodkości. Co teraz, Keiichi? Jesteś w stanie mnie pokonać? Jej zimny uśmiech jest przerażający. To musiało być tylko moja wyobraźnia, ale czasami wydawało mi się, że widzę w niej demona. Keiichi-chan zdaje się mieć swój własny plan ataku. Jestem ciekawa, co jej pokażę. Chciałabym zobaczyć, jak sam coś gra. Jak to? Keiichi też zrobi przedstawienie? Zatopiłem się w ich przenikliwych spojrzeniach. Odciągnąłem ranę, która wciąż miała włożony swój tryb. Słodkie rzeczy! Keiichi-kun, puść mnie! Pokażę ci coś znacznie lepszego, chodź ze mną.
Może być coś słodszego? Ale tu jest za dużo ludzi. Tam będzie odpowiednie miejsce. Wyglądała na zaskoczoną, kiedy ciągnąłem ją na tył świątyni. Nie mam pojęcia, co on może planować. To w końcu Keijchan, ale chyba nie zrobi. Walcz, postaraj się! Co ty planujesz? Po krótkiej chwili odwróciłem się. Rana wróciła do normalnego stanu. Nie ma mowy, żeby ten łajdak... On zrobił coś niewinnej małej Renie! Mion i Satoko minęły mnie i stanęły obok Reny. Coś... Czy coś ci zrobił? Przez chwilę była zbyt oszołomiona, by zdać sobie sprawę, że ktoś z nią rozmawia. He? A, to tylko ty! Mi-chan! A. Rana! Wszystko w porządku? Co on zrobił? Nie, on... Nic dziwnego! To jest dość poważne. Co Keiichi ci pokazał? A, to było takie słodkie. Au. Słodkie? Powiedz nam, Rena! Rena odleciała w naprawdę długie... A jej oczy błyszczały, gdy mówiła. Takie słodkie, przesłodkie. To była jego mała owłosiona foka. Mienie oka, Mion i Satoko uderzyły mnie w twarz. Co? Pokazałeś Renie coś sprośnego. Ty chory zboczeńcu. Będę cię bić tak długo, aż zapomnieć, jak się nazywasz. Chwila, poczekajcie. To nie jest to, co myślicie. Było czuć od nich mroczną aurę. Nie jest dobrze. One chcą mnie zabić. Mi-chan, nie wiem, o co chodzi, ale na pewno coś źle zrozumiałaś. Popatrz, Keijchan ma... małą, włochatą zawieszkę na klucze. Rika-chan wyjęła ją z mojej kieszeni. He? Powiedział, że zrobił to już dawno temu na jednych ze swoich zajęć w szkole letniej. Nie chciał wszystkim tego pokazywać, ponieważ trochę się wstydził. Taka mała i słodka. Na pewno się stara, gdy ją robił. Jest wspaniała. O! Ten staruszek myślał, że chodzi ci o jego. Tego można było się spodziewać po Mion-san. Błędne interpretuje rzeczy w najdziwniejszy sposób. Nagle zaczęły się ze sobą kłócić i wyglądały, jakby był gotowy rzucić się na siebie w każdej chwili. Proszę was. Jeśli wszystko zostało już wyjaśnione, to możemy o tym zapomnieć? Przerwał nam błysk aparatu. Cześć wszystkim! Energicznie jak zawsze. To był Tomitake-san. Leżałem zwinięty na ziemi, a Mion i Satoko wciąż się kłóciły. Rika-chan klepała mnie po głowie, a Rena nadal była w swoim trybie słodkości. To na pewno była żywiołowa scena. To wspaniały wieczór, naprawdę. Chociaż to raczej nieodpowiednie fotografować damy bez pozwolenia. To prawda. Dobrze, że nie potrzebujesz pozwolenia od Satoko. Wbiła we mnie swój obczas. Dobry wieczór. A, jutro już wracasz? Udało ci się zrobić dużo dobrych zdjęć? Dzięki wam, tak. Mam mnóstwo wspaniałych ujęć. Dzisiaj jest ostatni raz, kiedy możemy zobaczyć Tomitake-sana, prawda? Co za szkoda. Pośpiesz się i przeżyj swój wielki sukces. Niegrzeczna jak zawsze. Naprawdę mi smutno, że nie będę w stanie usłyszeć twojego głosu przez prawie pół roku. Bądź pewny, że dzisiejszej nocy będziesz dobrze się bawić. Jutro już nie będziesz miał na to okazji. Będziesz w Tokio. To prawda, na kolejne 6 miesięcy. Póki mam okazję, muszę nacieszyć się niebem pełnym gwiazd. Tomitake-san wesoło spojrzał w górę. Nawet w tej chwili, gdy się uśmiechał, można było wysłać od niego bijący smutek. Tomitake-san, czemu tutaj nie zamieszkasz? W Hinamizawie? Oniemiał na chwilę. Tutaj nie jest zbyt wygodnie. Nie ma sklepów, miejsc rekreacyjnych. Tak naprawdę jest tu niewiele, ale wiesz. Wszyscy wiedzieli, co chciałem powiedzieć. Tomitake-san również. Rena, Mion, Satoko i Rika-chan. Żadne z nich nie przerwało. W sumie mieszkam tu krócej niż miesiąc, więc tak naprawdę nie wiem wszystkiego. Zazwyczaj jestem naprawdę gadatliwy, ale w takich sytuacjach brakuje mi słów.
Mimo że wszystko to działało się w tak hałaśliwym otoczeniu, wydawało się, że cały gwar zanika gdzieś w oddali. To miejsce prawdopodobnie jest... Tomitake-san delikatnie położył rękę na moim ramieniu. Dziękuję, Keiichi-kun. Mion-chan, Rena-chan, Satoko-chan i Rika-chan. Uśmiech Tomitake-san był tak lekki i ciepły. Myślę, że to byłoby wspaniale, gdybym mógł tutaj zamieszkać. To mogły być okrutne słowa dziecka, które nie musiało się martwić o pracę i pieniądze. I pieniądze, wszystko rozchodzi się o te pieniądze. Ktoś dotknął moich pleców. To była Rena. Keiichi-kun, nie powinieneś się tak odzywać do dorosłych, to nie jest miłe. Wrzawa festiwalu powróciła. Przecież nie zobaczymy go przez jakiś czas. Musimy być pewni, że Tomitake-san będzie się dziś dobrze bawił. Uśmiechnęła się, a nastrój natychmiast się poprawił. Tak, to prawda. Myślę, że tak właśnie zrobię. Ach, hej, Mi-chan, co powiesz na to? Może pozwolimy mu uczestniczyć w naszych zajęciach klubowych? To wspaniały pomysł. Przynajmniej ja tak myślałem, ale Mion miała snobistyczny wyraz twarzy. Widzisz, jednym z wymogów członkostwa jest stałe zamieszkanie w Hinamizawie. Daj spokój, Mi-chan. Tylko dzisiaj, nie bądź złośliwa. Cóż, przyjeżdża tu co rok. Zróbmy z niego honorowego obywatela. Och, tak. Teraz zastanawia mnie to, czy ktoś starszy, który ma za sobą lata świetności, będzie dla mnie wyzwaniem. Niech pokaże nam mądrość dorosłego. Hehe, czy dotrzymasz kroku młodym? Tomitake cofnął się lekko, widząc nasze zuchwałe uśmiechy. Ja, Sonozaki Mion, przewodnicząca klubu, niniejszym upoważniam honorowego obywatela Tomitake. Witamy w klubie! Jej słowa szybko zostały zagłuszone przez nasze okrzyki radości. Właściwie, to co robicie? Widzisz, w naszym klubie musimy tutaj poradzić sobie z naszym skomplikowanym społeczeństwem. Wykonujemy różne działania odpowiednie do danej sytuacji. Czasami na twoją korzyść, a niekiedy działają przeciwko tobie. Jestem słaba. Mam nadzieję, że nie będziesz się ze mną droczyć. Spróbujmy się dogadać. Jeśli chcesz zagrać w nasze dziecinne gry, to jest idealna okazja. Ogołocimy cię całego. Nie zostawimy nawet włosów na tyłku. Ten to klub, w którym razem gramy w gry. Oczywiście Rika-chan jako jedyna wyjaśniła to sensownie. W porządku. Właśnie tego chciałem. Podejmę to wyzwanie. Nie bądźcie dla mnie zbyt surowi, moi mentorzy. Tomitake-san zrobił zwycięską pozę, jakby był 10 lat młodszy. Doskonale. Kontynuowaliśmy wędrówkę przez festiwal z Mion na przedzie. Wyglądaliśmy jak 6-osobowa rodzina. Czuliśmy powiew nowej mocy. Takie same zadanie jak zawsze. Przegrany będzie podlegał karze. Tomitake-san był trochę zaskoczony, ale dla nas to było normalne. Bez względu na to, jak straszna to była kara, po prostu nie przegraj. Rena była pełna determinacji. Nie chciała poddać się bez walki. To prawda. Rozczesałem jej włosy, żeby poprawić nastrój. Zachichotała, by ukryć zakłopotanie. Rozumiem. Znów mogę poczuć się jak dziecko. Powiedział to do siebie. I wtedy rozbrzmiał głos zadziornego staruszka. Widząc go, zdałem sobie sprawę, że to człowiek, którego Mion przywitała już przed festiwalem. Tu jesteście. Młoda panna Sonozaki. Wygląda na to, że przyprowadziła panienka spory tłum. Przyszliśmy zlikwidować pański kram. Jego stoisko było strzelnicą. Nagrodę otrzymywało się poprzez przewrócenie przedmiotu za pomocą pistoletu korkowego. Zasady są proste. Mamy po 3 strzały. Zwycięża osoba z najcenniejszą nagrodą. Wszyscy się zgodzili. Nie trzeba było się zastanawiać, jak wygrać. Warunkiem zwycięstwa był po prostu rozmiar. Najcenniejsza nagroda to ta największa. To musi być... Wow, miś pluszowy, miś słodki! Rena spatrzyła z tęsknotą na duże, wypchane zwierzę. Celowo został umieszczony na niestabilnej platformie, żeby można było go rozstrzelić. Trzeba tylko trafić w odpowiednie miejsce. Jest specjalnie ustawiony, żeby ktoś tak myślał. Nieźle, Keiichi-san. Wiedziałam, że od razu się zorientujesz.
Najbardziej logicznie byłoby celowanie w cukierki lub lalkę. Zaczęliśmy analizować sytuację. W tym klubie zostanie zjedzony żywcem, jeżeli nie przyjdzie przygotowany. Wszystko zależy od tego, jaki będzie miał plan. W pewnym momencie wokół nas zbierał się duży tłum, robiąc wielkie zamieszanie. Czy oni wszyscy zobaczyć nasz klub w akcji? Zbicie tego miśka zapewnia wygraną. Tylko 3 strzały. Można spróbować, ale to będzie trudne. Hej, inni klienci czekają. Kto pierwszy? Pierwszy ma tę przewagę, że może celować w łatwiejsze nagrody. Ale niebezpiecznie jest konkurować bez znajomości broni. Tomitake sam poradził sobie z sytuacją całkiem nieźle. On wie, o co chodzi w naszym klubie. Żeby było uczciwie, co powiecie na kamer papier nożyce? To jedyne wyjście. Zagrajmy! Po kilku rundach wyszło, że Mion będzie pierwsza. Nie chciałam być pierwsza. Ach, pomyślę o tym jako o utrudnieniu. Dziadku, podaj broń. Trzymaj! Facet ze strzelnicy podał jej karabin, a Mion przyjrzała mu się uważnie. Sprawdziła nawet korek. Okej, jest nowy, prawda? Bez wad, niezły. Poniosła broń jednym szybkim ruchem. To było zupełnie inne niż jej staranne sprawdzanie. Strzelała z biodra. Strzał! Przeładowanie! Strzał! Kolejny! Przeładowanie! I ostatni! Pudełko przewróciło się. Zaraz za nim kolejne dwa. Trzy pudełka z cukierkami spadły, jedno po drugim. Wielki łup! Tłum zatrzymał się na chwilę z zachwytu, a następnie wybuchł wiwat. Niesamowite! To było bardzo dobre. Tomitake-san nic nie mówił, był trochę zdziwiony jej umiejętnościami strzeleckimi. Wspaniale, Mi-chan! Trzy! Jej celność była znakomita, tak samo jak wybór nagród. Cukierki, które obrała, były duże i łatwe do zbicia. W ogólnym rankingu na pewno będzie wysoko. Kto następny? Satoko? Ostrożnie, naboje są lekkie. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Karabin był trochę za duży dla niej, ale nie wyglądała na to, żeby miała jakiś problem z jego ciężarem. Oczywiście, będę celowała w główną nagrodę! Oświadczyła, kierując lufę w plusowego misia. Chodzi o to paskustwo? Tu jakaś konsola? Czołg? Pistolet? Żabka? A tu co to jest? Chyba helikopter. Odważne posunięcie! Jeśli udaje się go strącić, to na pewno będzie pierwsza. Powodzenia, Satoko-chan! Satoko była przeciwieństwem Mion i celowała ostrożnie. Te naboje są zbyt lekkie. Dwa uderzyły w jego klatkę, a on tylko nieznacznie drgnął. Trzeba celować w głowę, inaczej nic z tego nie będzie. Ostatni pocisk przeleciał obok pluszaka, trącając pudełko z cukierkami. Nie cierpię tego mówić, ale ten niedźwiedź to było za dużo jak dla mnie. Odważnie oświadczyła, że zdobędzie główną nagrodę, a koniec końców przerzuciła się na coś mniejszego, co tłum skomentował śmiechem. Śmiali się, bo zabrakło jej odwagi? Ci głupcy o niczym nie wiedzą. Niezła próba, Satoko. Następnym razem pójdzie ci lepiej. Mion poklepała ją delikatnie. Jak na takiego narwanca była naprawdę spokojna. Cholera, tylko po to, by nie być na ostatnim miejscu, strąciła coś łatwiejszego. Żadnego wstydu czy honoru. Niesamowite. Lena-chan, pozwolę ci zabrać tego miśka. Trzymam za ciebie kciuki. Okej, dziękuję, Satoko-chan. Au, pan miś jest taki słodki. Teraz jej kolej. Trafiła go i ciągle mówiła o tym, jaki jest słodki. Ciekawe, co teraz zrobi. Mam nadzieję, że trafi. Tomitake-san, nie powinieneś nie doceniać Reny. Nie wiedział, do czego jest zdolna. To przecież Ryugu Rena! Jeśli chce tego miśka... Tomitake-san rozglądał się dookoła, aby zobaczyć, o co chodziło z tym całym zamieszaniem, jakie robili widzowie. Jeśli chce zdobyć tego pluszaka, musi być naprawdę dobrym strzelcem. Ale ona bardzo chce tego miśka, więc możliwe, że jej się uda. Trzęsie się, on się rusza! A, słodziak! Nie mogła ukryć swojego podniecenia, kiedy maskotka powoli zaczynała się kołysać. Teraz nie mogła przegrać. Nieźle, Rena-san! Im bardziej traci nad sobą panowanie, tym silniejsza się stajesz! Wszyscy wiwatowali. Kolejny strzał trafi plusowego misia prosto w głowę. Niedźwiedź wydawał się chwiat bardziej niż wcześniej. To niemożliwe.
Nigdy nie wiadomo. Ona może tego dokonać. Podczas gdy Tomitake był tak samo podekscytowany jak Tum, Rika-chan oceniała sytuację trzeźwym okiem. Gdyby miała 10 naboi więcej, to może by się jej udało. Ale to był ostatni, więc już przegrała. Niemożliwe. Z tłumu dobiegły głośne westchnienia. Postrzeliła go 3 razy prosto w czoło. Nie mogła już wygrać, ale grupka zgromadzonych dookoła ludzi i tak nagrodziła ją brawami. A, panie Misiu, chcę go zabrać do domu. Należy jej się pochwała za jej męstwo, ale nie miała za to żadnych trofeów do pokazania. Staruszek wziął jedno z pudełek z cukierkami i oddał je Renie. To dla ciebie, młoda damo. He? To dla mnie? To dla mnie? Bogowie nie wybaczyliby mi, gdybym pozwolił ci wrócić do domu z pustymi rękoma po takim pokazie. Sumu znów wniosły się oklaski. Zaczerwieniła się i odwróciła do nas z wyciągniętymi dłońmi. Dobra robota. Twój tryb słodkości naprawdę mnie zaskoczył. A, naprawdę chciałem tego misia. Niewiele brakowało, ale naprawdę by się przewrócił. Rena sporo dla mnie zrobiła. Muszę się jeszcze jej odwdzięczyć za piknik. Dobra, teraz moja kolej. Ustrzelę go i dam ci w nagrodę. Co? To mi takie ukradł moją kwestię. Okej. Proszę to mi takie san. Powodzenia. Niech ci starczy. Zabrałeś całą chwałę dla siebie. Mała ręka delikatnie poklepała mnie po głowie tuż przed tym, jak zostałem pokonany przez frustrację. Ty też musisz walczyć, Keiichi-kun, dobrze? To mi takie uważnie obserwował pluszaka. Wziął karabin w ramiona, trzymając dłoń 2 pozostałe strzały. Co on robi? Bez dwóch zdań. On celuje w... O, oddał 3 szybkie strzały. Nie dał mu czasu, by przestać się kiwać. Tak chciał to zrobić. Widocznie kołysał się znacznie bardziej niż wcześniej. Ale to było na tyle. Nadal nie spadł. A, jaka szkoda. Całe podniecenie Reny zamieniło się w westchnienie. Naprawdę myślałem, że to podskutkuje. Ho. Wygląda na to, że skoro jesteś mężczyzną, to nie dostaniesz żadnych cukierków. To było to. Tomitake-san nie miał żadnych łupów wojennych. Wystarczy, że Kei-chan i Rika-chan zesilą cokolwiek i nie będą ostatni. Unikać przegranej. O, przepraszam za to. Twoja kolej, Kei-kun. Powodzenia. Jestem 5 w kolejce. Wziąłem od niego broń. Jeśli posłucha mi, on wystarczy, że trafi cokolwiek. Chociaż, kiedy brałem od Tomitake karabin, poczułem coś. Palącą pasję. Przekazał mi to, co musiałem dokończyć. Muszę strącić dla niej tego miśka! Tak, muszę zrobić. Jeśli nie będę w niego celował, to nie mogę nazywać się mężczyzną. Mimo wszystko obiecuję ci, Rena. He? Co, obietnica? Co? Strącę go! Dla ciebie, Rena! A nie pamiętam, co mu się udało. Tłum oszalał już z zachwytu. Wspaniale, młody! Masz jaja! To nie było tak, jak wszyscy myśleli. Gdybym tego nie zrobił, Rena mogłaby napaść na staruszka prowadzącego straga w drodze do domu. Czułem, że coś takiego mogło się wydarzyć. Nie mogę im tego powiedzieć wprost. Keiichi-san, możesz tak mówić, ale jak chcesz przewrócić tego pluszaka? Rena i Tomitake delikatnie go przesunęli, ale myślę, że dokończenie dzieła nie będzie takie proste. Keiichi-kun, jeśli byłby w jakiś sposób, by strzelać szybciej, mógłbym zwiększyć częstotliwość jego wahań. Powodzenia! Po wzięciu 2 głębokich oddechów zwróciłem się do staruszka. Proszę dać mi jeszcze 2 karabiny. He? Tłum przebrał między sobą. Nie wiem, co sobie wyobrażasz. Jedna osoba nie może trzymać 3 naraz. Rozumiem. Dobry pomysł, Keiichi-chan. Mi on odgadła moje intencje. W zasadzie najwięcej czasu zabierało przeładowanie. To prawda. Jeśli będzie miał już załadowane 3 bronie, to mi takie sam zamilkł, patrząc na mnie i misia przez jego obiektyw. Ma fotografowanie we krwi, więc chcę ująć tę chwilę. Tłum zorientował się, co planuje. Wspierali mnie swoim wiwatowaniem. Skandowali moje imię. Co tu się otwierdziela? Szybkie strzały to klucz do sukcesu. Jeśli chybie, będzie po wszystkim. Tak. Wziąłem głęboki wdech i zatrzymałem się na chwilę. Tylko spokojnie. Teraz! To było tak, jakby czas zatrzymał się na moment.
Czułem, że jestem w stanie zobaczyć tor lotu pocisku. Trafić go! Strącić! Pierwszy strzał uderzył prosto w głowę. Drugi, trzeci! Plusak zakołysał się mocno. Teraz! I co, uda się? Udało się! Wow! Tak! Wiwaty zaczęły się, zanim plusak skończył spadać z półki. Właściciel siedzicy złapał go, zanim upadł na ziemię i wręczył mi. Niemożliwe! Strąciłeś go! Udało ci się! Niesamowite! Gratulacje, Keiichi-kun! Keiichi-kun! W końcu nauczył się używać swojej głowy! Widzę cię teraz w nieco lepszym świetle! Nie zrobiłem tego wszystkiego sam! Wszyscy go uderzyli, a dzięki temu mi się udało! To nasze wspólne trofeum! To prawda! To dzięki naszej współpracy! Mi w niego nie strzelała! Po podniesieniu misia jak pucharu mistrzowskiego wręczyłem go Renie. Proszę, to ode mnie. Nie, to od nas wszystkich. Dziękujemy za to, że robisz takie wspaniałe lunche. Rana, myśląc, że tak naprawdę nigdy go nie dostanie, przez chwilę stała bez słowa. Nie mogę, Keiichi-kun, to jest wszystkich. To ja go strąciłem. Należy do mnie. Skoro jest mój, to mogę ci go oddać. Wyciągnąłem pluszaka w jej kierunku. Tym razem była zawstydzona, ale wzięła go. W końcu uważałaś na mnie, odkąd tu się przeprowadziłem. Jestem ci za to naprawdę wdzięczny. Dziękuję. Keiichi-kun! Dziękuję bardzo! Rena rzuciła się na mnie. Kilka dni później Mion powiedziała mi, że Rena mnie pocałowała, ale byłem zbyt podniesiony, by to zauważyć. Pamiętałem o tym, co chciałem powiedzieć Tomitake Sanowi wcześniej. Nie mam tutaj zbyt wiele rzeczy. Za to są tutaj takie, które nigdzie indziej nie znajdziesz. Zyskałem wiele, odkąd przeprowadziłem się do China Mizawy. Szczególnie w tym momencie. Echo tłumu wciąż rozbrzmiewało. No dobra, więc chyba teraz będzie pokaz Rikki-chan i te fenomenalne zwycięstwo Keiichi-sana będzie idealnym momentem, żeby zakończyć ten odcineczek. No. A sobie zajrzę do anime i zobaczę, jak to wyglądało. Jestem ciekawy, ale dobra, więc co mogę wam powiedzieć? Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczyska. Nara.